Dobry wieczór, Wojtek Szymański, tutaj w imieniu dzisiaj dwóch redakcji, Radio SK i Radio Mazowsze. I chciałem powiedzieć tak, w jakiej roli? Prowadzący może być, chociaż ja bym was chyba na manowce wyprowadził. Jak Paweł mnie poprosił, żeby tutaj oficjalnie jego część tutaj urodzinową poprowadzić, pomyślałem sobie, kurczę, no mam wolną sobotę, nie chce mi się. Jestem szczery, ale pomyślałem sobie tak, Jezu, przecież ja też kiedyś będę miał 40 lat. To znaczy miałem. Izabela Mosańska i ona jest na pewno brawa dla pani Izabeli! Przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie, bardzo czuję się zaszczycona. Serdecznie gratuluję Pawłowi, życzę wszystkiego najlepszego. Znamy się i przyjaźnimy od jakichś 12 lat. Robimy wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, oczywiście społecznie, oczywiście charytatywnie i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będziemy współpracować dla pożytku, dla korzyści całego społeczeństwa Radomia. Ten prezent to jest najnowsze wydanie Encyklopedii Radomia z życzeniami, żeby w kolejnym wydaniu pod literą M znalazł się Paweł, bo naprawdę na to zasługuje. Serdecznie gratuluję, serdecznie dziękuję i wszystkiego najlepszego. Chodź po prezent. Ja chciałabym się włączyć właśnie w tę akcję, ponieważ wiem, że dzisiaj zbieramy pieniądze na spełnienie marzeń młodej, utalentowanej osoby. I w związku z tym taką encyklopedię i dwa albumy malarstwa księdza Władysława Paciaka przyniosłam dzisiaj ze sobą i będziemy za chwileczkę licytować te książki. Dochód zostanie na ten cel dzisiejszy przekazany. Szanowni Państwo, cena wywoławcza takiej encyklopedii, Encyklopedia Radomia Nowe Wydanie, to jest 20 zł, czyli jak cena biletu na dzisiejszy koncert charytatywny. I teraz proszę bardzo, kto da 20 zł, ręka w górę. Jest, o, od razu widać, że siedzi świat biznesu. Dobra, jest 20 zł po raz pierwszy, kto da 30? O, i 100 od razu, patrz, to przebił sobie. I 110, w porządku. I 100, da pan 200 od razu. Jest, dziękuję bardzo. Brawo dla pana! Świetnie. Ale proszę państwa, to jeszcze nie koniec, bo może się okazać, że ktoś ma akurat 210 zł przy sobie. Kto z państwa ma 210 zł przy sobie? Pan ma. Pan pożyczy stówę, co? Dobra, 210 zł. Czy będzie w takim razie 220? Jeśli nie, to w takim razie ta książka za chwilę powędruje do pana. 210 po raz pierwszy, 210 po raz drugi, 210... Świat biznesu się bawi zamiast licytować, widzę normalnie, no. 210 po raz trzeci, proszę państwa. Duże brawa, zapraszam pana tutaj. Ja wręczę, to zabrał mnie od razu, wszelki wypadek. W porządku. Jest wrzucone. Pamiątkowe zdjęcia. Ja myślę, że nie mogą się obyć urodziny, zwłaszcza takie jak 40. Ja ci nie wypominam, że? Ale 40 bez 100 lat, więc to dopiero jak już oczywiście tort pokroimy. Paweł ukroi pierwszy kawałek. Widzę, że jest przygotowany szampan, bąbelki. O. Dobry wieczór, kochani, wszystkim. Bardzo dziękuję. Chciałem podziękować Wojtkowi Szymańskiemu za poprowadzenie tej pierwszej części, tego wstępu, wprowadzenia mnie tutaj, żeby mógł jakoś się wyluzować. Kochani, dziękuję wam bardzo za przybycie na moje urodziny, ale jak już wiadomo, że te urodziny są połączone też z pewną inicjatywą, którą właśnie znacie, o której tutaj Wojtek często wspomniał. Moi drodzy, tak naprawdę nie będę się tutaj dużo rozgadywał, bo ja będę dla was dzisiaj śpiewał. Niemniej jednak chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za przybycie, za to, że nie zawiedliście mnie, że pomimo wszystko mogliśmy się tutaj spotkać i mogę co niektórych zobaczyć po latach nawet. Jest tutaj z nami też jubilat, jeden z moich muzyków, który również wczoraj ze mną obchodził, tego samego dnia się urodził, tylko że trochę wcześniej. Jest to Radek Suliga. Wielkie brawa. I chciałbym, żeby Radek zagrał mi 100 lat, ale ja jemu zaśpiewam. Okej? Okay?
sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Wielkie brawa dla Radka, również który jest jubilatem i świetnym zresztą muzykiem. Dziękujemy wam bardzo i zapraszam na tort. Powiedz mi, nie zdradza się o czym się marzy, jak się kroi pierwszy kawałek torta? Masz jakieś marzenie, które mógłbyś zdradzić? Moje marzenie właśnie spełnia się dziś. Kochani, dzisiaj się spełnia moje marzenie, ponieważ jestem otoczony gronem przyjaciół, ludźmi, którzy tak naprawdę są największym skarbem, są najcenniejsi w życiu. I chciałbym również podziękować mojej mamie, która miała tutaj nie być, a jednak przybyła. Ponieważ w tym momencie, proszę państwa, o 100 lat jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Uwaga! Miło, że mogę być na tak niezwykłej uroczystości, jakim jest 40-lecie urodzin Pawła Mosiołka. No i oczywiście lecie jakieś mniejsze jego przyjaciela też serdecznie gratuluję. 40 lat to jest niezwykła data. Ja poznałem Pawła 7 lat temu. Przyprowadził mnie taki menadżer właśnie człowieka bardzo skromnego, sympatycznego. Najpierw nie za bardzo jakoś tak wyglądał, bo słaby głos jakiś delikatny, jakiś ten. A później okazało się, że jak zaśpiewał, to publiczność zwariowała na jego punkcie. I od tej pory zaczęła się nasza znajomość. Paweł ukończył 40 lat. Jest mężczyzną. Jeszcze bardzo młodym, bo teraz takie czasy, że 40 lat to dopiero 1/3 życia, więc Paweł, do boju, jesteśmy z tobą, ta energia idzie do ciebie i śpiewamy głośno. Dla takich chwil, dla takich chwil, bardzo ładnie, dla takich chwil, warto żyć. Już za chwilę koncert urodzinowy Pawła Mosiołka wraz z zespołem. Sponsorzy i partnerzy dzisiejszego wieczoru, a wy w tym czasie przychodzicie bliżej sceny, to Klub Bordo, Hotel Prymus, Pizzeria La Favorita, Crazy Chicken, Ivan Art Michał Juszczak, Ochrona Mienia Goliath Security, Agencja Reklamowa 4Art, Foto MK, Rafał Kucharski Fotografii, Kultura Radom, Impuls Studio Wideo Szydłowiec, jednia.org.pl, Maja Fotografia, MW Fotografia. Także wielkie podziękowania dla Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia w Radomiu, dla Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Radomiu, a także dla MZDiK oczywiście w Radomiu. Duże też podziękowania dla tych, którzy są z Pawłem za pan brat, czyli dla mediów. Z mojej strony to oczywiście przypominam Radio SK, Radio Mazowsze, ale są też z nami Radio Rekord, Tygodnik 7 dni, Co za dzień, Radom.pl, Telewizja Dami, Kulturalny Radom, Tygodnik Radomski, Zebra TV, Echo Dnia i Radom News i mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. Tak więc bardzo państwa proszę drogą tak zwanej rozgrzewki, duże brawa dla wszystkich partnerów i sponsorów, bo no wiecie, no wiecie o co chodzi. Ale chciałem państwu przedstawić jeszcze i bardzo proszę też o duże brawa tych, którzy dzisiaj z Pawłem na tej scenie się pojawią i dla państwa zagrają. Uwaga! Wokal! Paweł Mosiołek! Klawisze! Radosław Suliga! Czyli również wczorajszy jubilat. Wszystkiego dobrego! Gitara! Adrian Dąbrowski!
Bas Mikołaj Bielaska. Perkusja Damian Dybus. Paweł Mośrodek z zespołem, duże brawa. Dobry wieczór, kochani. Miło, że wytrwaliście. Miło, że jeszcze dotarli co niektórzy. Także zaczynamy część artystyczną, czyli koncert z moim składem, jak Wojtek przed chwilą, Wojtek Szymański przed chwileczką przedstawił. Moja wolność, protest song. Yeah.
trąs, znowu mijamy się, tak jak z celem, którego wciąż brak. Żmira zagląda w twarz, ale ja bardzo chcę chociaż raz dotknąć prawdziwych gwiazd. Ty o tym dobrze wiesz, ja o tym dobrze wiem, to wszystko ma sens, dlatego że ciągle upływa nieubłaganie. Nie ma czasu, to czas jest dla mnie, choć ciągle upływa. Niebo mówiło mi, że za późno na film, którym odegrasz mam rolę swą. Tą jedyną ze sną, w którym piękno i styl bardziej sztuka uścisz niebo. Ja o tym dobrze wiem, to wszystko ma sens, dlatego że żyję na czasu, to czas jest dla mnie, choć ciągle upływa nieubłaganie. Żyję na czasu, to czas jest dla mnie, choć ciągle upływa nieubłaganie. Zostaną to skarby świata. O które zadbać trzeba. Kiedyś odejdą, gdzie nie ma nas. Gdzieś, gdzieś za kurtynę. Który zaprosił nas tutaj na imprezę, abyśmy zaprezentowali troszkę swojej muzyki, troszeczkę z innego gatunku. Nie wiem, czy komuś się spodoba, ale ja jestem dobrej myśli, zawsze myślę pozytywnie, to jest podstawa życia. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Paweł, z okazji 20 skończonej. I nie ma co przedłużać, możemy zacząć. W tym wspomnieniu niektóre zepsute, lecz są kulturcami bawiłym domem. One mnie ukształtowały, niektóre z piekła. Im jestem starszy, tym mniej rozdarty. Przemiłowem chcę powiedzieć, co do wspomnień. Przygotowano mnie do chrztu i przystąpiłem do mnie, czym jest chrzest. Nie oceniaj pochopnie, toż to rytuał, lecz nie popadajmy w pomnie. Lecz co potem? Potem system edukacji sprawiał, bym stał się rabatkę. Nie byłem orłem w szkole, więc nie starałem się o dobrą formę. Znając tej oficjalnej, szczelnie zamkniętej w piłce, bo wkrótce sieć tajnych stowarzyszeń stworzyła system, byś w niego wierzył i nie wyszedł poza granicę, którą sam stworzył, dając naukę, dając religię. Owianą metaforą mówiło ci się, czy mnie świat, jak ten świat zbudowany, że za 100 lat nie będzie żył, będąc schorowany przez wirusy.
to ukopane przez swych ludzi. Będąc manipulowanym, ciężko cię nie łudzić. Budzić się każdego dnia i rozumiejąc go, sięgając jego tam, a nie szczytów. Słyszysz dźwięk skrzydłów zębów, nie zachwytuszący gniew. Przerwiesz, dostajesz wylewu. Taki się legalny narkotyk na stres nienaturalny. Bo nie rzecz w tym, ty leczysz się naturalnie. Fajnie to słyszeć też. Chce mi się płakać, ciężko nie tkwić z tego świata sztucznego będącego. Garstki osób, która prowadzi swoją agendę w prosty sposób. Ich korzeni sięgają tysięcy lat, a przecież ty nie pamiętasz, kim był brata, dziadek czy wiesz, a nie chcesz powiedzieć. Wstyd się przyznać, było nieraz. Rzuciłem wszechświat duchem, żyłem go w snach, tak mocno, że z bólem. Myślę o tym teraz, gdy na przestrzeni kilkunastu lat zmieniła się ziemia. Dziadek zamykają, szare twarze łkają, oczy łzawią, bo szare twarze o siebie nie dbają. Na hajs się zadłużają i hajsu nie spłacają, bo hajsu na duch nie mają. To ćpają, palą po klinkę, walą ile wlezie. Nocami się błąkają po klatkach, przy parapecie, w piwnicy, na bloku, na ulicy czy w toalecie. Byle miło ecie, wejcie, dobrze wiecie, o czym mówi. W rysach spać i duch, szybka dycha na sługi. Półtora tysiąca zgarniesz lub ten drugi wyłapiesz. Półtora roku w dodatku, nie masz papugi, którą obcy wybierasz. Teraz drugą bym wie, że głupi. Robiłem to samo w zimę i w lato parę lat. I co ty na to? Wstyd mi za to. Robiłem tak do czasu, a znalazłem się za kratą. Teraz żyję, choć ciężko żyć, to wiem, że warto. Nieraz widziałem osobę do muru przypartą. Bez wyboru to w dłoni z jedną kartą. Miała szansę, to wolała żyć w pogoni za pogardą. Ma tak jak chciała, teraz wszyscy nią gardzą. Są tacy, co sobie radzą mimo wielu akcji. Począwszy od narkotyków do innych atrakcji. Między starych nawyków została jedna. Powrót do wspomnień, które prowadzą do sedna. Pamiętam, jak staczałem się szybkim dębie. Dałem nieraz po mordzie i sam dostałem po gębie. Choć byłem nieznośnym dzieckiem, to wielka siła.
miesięcy i dni. Tyle spojrzał i też już nie wiem to bez. Nie wiem teraz czy świat jest coś bez ciebie dwa. Pozostały mi tylko pozostałe wspomnienie. Dziękuję bardzo.